Kajak, kajak. No, przy samym brzegu praktycznie. Kolega Andrzej był na rybach z bratem, no i szli przy brzegu i zobaczyli, że tam wystawał trochę tej łódki i szybko akcja. Andrzej zawołał kolegów tutaj, no wszyscy my tam zaraz uderzyli. No i co, wlegliśmy tam do tego, do tej wody, no okazało się, że coś tam jest riti, no. Zaczęliśmy tam rękoma ten pioł wygarniać, no trwało to dość długo, no nie gdzie powiedzieć, nie. Aż w końcu udało się to ruszyć, dźwignąć, obrócić w jakiś sposób, no i później wyżak, no. Jakoś mnie wyszarpali, nie. Na tą chwilę wiemy to tyle, że po prostu jest to łupanka z jednego pnia drzewa de facto zrobiona i parę tutaj było osób, którzy na historii się znają i stwierdzili, że może to być właśnie ten IX wiek, wczesne średniowiecze. Gdyż XVII-XVI wiek robili takie łodzie, ale to już było z desek robione. A ten jest wyłupany z jednego pnia drzewa, także to może być bardzo, bardzo stary kajak. No, tak do pozoru. Nie dźwigać cały ten. A to podwójnie.